Miejsce szczególne jak najbardziej i staramy się, żeby powstało takie centrum kultury katolickiej, ale nie tylko katolickiej, żeby to miejsce tętniło życiem. Grudnia nasza częstochowska grupa Koniec Kryzysu też w kręgach poezji śpiewanej. Panowie grają taki promocyjny koncert, mają zagrać, nagrać płytę. Potem kolejne wydarzenie to wiąże się z tym wydarzeniem związanym z Marcinem Styczniem, bo 10 grudnia przybywa do nas biskup Antoni Długosz i razem z biskupem świętym Mikołajem będą tutaj wręczać paczki dzieciom, a biskup Antoni jeszcze uświetni swoim występem to wręczanie paczek. Kolejne wydarzenie, parę dni później, 13 grudnia i Dom o Zielonych Progach, poezja śpiewana w takim nurcie piosenki turystycznej. Też naprawdę ciekawe wydarzenie, zapraszamy. I potem, to też nie koniec, bo w tym weekendzie 15 grudnia zawita do nas pani Sylwia Oksiuta. Będą tu warsztaty teatralne i będzie wystawiona calineczka w wersji lalkowej.